Witam. W tym filmie przedstawię Wam chciałbym jeszcze na temat ZEDRA, tej usługi ZED przedstawić Wam jeszcze, wspomnieć chciałbym Wam, że istnieje jeszcze wersja przeglądarkowa wyszukiwarki ZED, aplikacji ZED. Jednak jest ona dużo uboższa w funkcji, więc ten film będzie dosyć krótki. I nie będziemy za dużo mówić, opowiadać na ten temat, bo dla mnie ma za dużo rzeczy. Więc zaczynamy. Żeby sobie uruchomić wersję przeglądarkową z ZEDRA na komputerze, na przykład otwieramy przeglądarkę Google Chrome. Wiecie co, szukasz Chrome? Dobrze, mam dźwięk uruchomiony. Mam, dobrze. Uruchamiamy sobie przeglądarkę internetową. I wpisujemy w pasek adresu www.zedr.net. To jest adres internetowy tej usługi w wersji przeglądarkowej. www.zedr.net. O, otwarła nam się strona ZEDR. To wam proponuję, żeby specialize your phone. Specjalizuj swój telefon. Proponują nam instalację aplikacji na Androida w sklepie Google Play, na iOS, Apple App Store. Jak ktoś ma iPhone'a, to można sobie pobrać. Ale my skorzystamy z opcji Browse Now, czyli po prostu wersji przeglądarkowej. Przeglądaj teraz. Tu jeszcze możemy Learn albo Tower Company. Ty przeczytaj więcej na temat naszej firmy, ale to nie będziemy czytać na temat tego. Otwieramy Browse Now, wersję przeglądarkową. I tak otwarła nam się taka dosyć prosta strona internetowa. Na pierwszy rzut oka wygląda to jak jakiś niedokończony projekt. Ale tak w istocie może być. Mi się wydaje, że chociaż niekoniecznie. No co prawda ta strona jakiś miesiąc temu była dużo bardziej rozbudowana. Można było przeglądać jakieś kategorie, kolekcje i tak dalej. Ale to z tego się zdążyłem dowiedzieć z wyszukiwarki Google. Zresztą może tylko telefon. Okay. Z informacji, które dostałem w Google, nie wiem, czy one są wiarygodne, czy nie. Ale wspomniałem tylko, że takie coś wyczytałem, że podobno twórcy aplikacji ZEDR chcieli tylko zrezygnować z internetowej strony takiej rozbudowanej i stworzyć tylko taką prostą. Zaraz widzicie tę stronę. I zaraz sobie to mamy. Tu jest znowu aplikacja ZEDR, ona jest nieaktywna. Tu mamy wyszukiwarkę do góry, możemy sobie wyszukać coś, tapety albo dzwonki. Tu są obsługiwane tylko tapety i dzwonki. Nie możemy tu wyszukać na przykład ani gry, ani widżeta zegarka, ani tego. Ani widżeta, ani zegarka, ani gry, ani animowanej tapety. Tu są tylko obsługiwane zwykłe tapety, normalne i dzwonki. Notification sound, czyli dźwięki notyfikacji też są obsługiwane tylko. Więc tu mamy wyszukiwarkę, możemy sobie coś wyszukać, ale zaznaczam, tu trzeba wyszukiwać po angielsku, bo to nie jest usługa w języku polskim, więc zostawmy. Więc tu sobie możemy wyszukać. Dalej mamy podzielone takie na, tutaj tak ogólnie jest ustalone przez twórców tej strony, jakieś kategorie dźwięków. Animal sounds to są dźwięki zwierząt. Love sounds to są dźwięki miłosne jakieś. Alarm sounds to są dźwięki budzików. Dalej mamy nature sounds to są dźwięki natury. No ptaki, jakieś szum roślin, takie tam. Party sounds to są dźwięki dla imprezowiczów, jak ktoś lubi imprezować, to tutaj proszę bardzo. To są takie dzwonki imprezowe jakieś. Puppy sounds. Puppy to po angielsku szczenie.
Więc to prawdopodobnie będą szczekanie psa i tak dalej. Sobie to klikniemy na przykładu. I każdy dzwonek możemy przesłuchać sobie, kliknąć tutaj w tym miejscu. Nam się otworzy ten podgląd tak jakby tego dzwonka powiększony i tu mamy play. Nie wiem. Kliknąłem play, ale nie wiem, czy wy będziecie słyszeć ten dzwonek, bo nie wiem, czy ten program rejestruje. Zresztą mogę go zobaczyć, czy rejestruje. Przepraszam, tylko was. Czy mi rejestruje dźwięk systemu? To jest rejestruje. Dobrze. Chyba rejestruje. Tak. Więc tak, klikłem. Może słyszycie ten dźwięk tego psa, czy tam, co to jest, nie? Dobra, idziemy dalej. Mamy dalej cat sounds, cat sounds. To są nic innego jak dźwięki kotów. No, dźwięki kotów, to miauczenie, mruczenie i takie to różne dźwięki kotów. I tam dalej mamy game sounds, to jest też dla graczy. Na przykład z jakiejś gry to mogą być odgłosy. Na przykład Counter-Strike'a, CSGO i takich innych gier na przykład. Jak ktoś lubi, to sobie może taki odstrzał, na przykład takiej broni ustawić na budzik na przykład. Żeby wyskoczyć z łóżka. To tak, mam dzisiaj dobry humor, więc dobrze. Mamy dalej kolorowane colors, czyli według tapety poukładane według kolorystyki na tej stronie. Tu mamy różowy, taki szary, tutaj mamy ciemny szary, prawie że czarny, zielony, czerwony, taki grafitowy jakiś kolor, złoty i niebieski, taki modry kolor. Bo to nie jest taki niebieski, tylko taki modry, no taki niebieski, mocny niebieski. I mamy tutaj jeszcze popular search, to jest nic innego jak już popularne wyszukiwanie wśród usługi rzecz na przeglądarce internetowej. Ogólnie chyba rzecz. Ale tutaj mam przeglądarkę otwartą, stronę internetową, więc to chyba się tyczy przeglądarki internetowej, strony internetowej. I tu mamy spring, no bo teraz mamy wiosnę, bo jest maj. Mamy wiosnę, no mamy wiosnę. Flowers, cytaty, quotes. Cytaty, jakieś teksty, cytaty. Love, miłość. Birthday, urodziny. Fani, coś śmiesznego, śmieszne, zabawne. I cars, samochody. No wiadomo, mężczyźni też lubią samochody, nie? Dobrze. Co pokażę wam jeszcze, co można zrobić na tej stronie z tą tapetką na jakąś. Weźmiemy sobie na przykład jakiś samochód. Klikniemy samochody. Albo wpiszemy tutaj sobie coś. Możemy tutaj sobie też coś wpisać, na przykład, nie wiem, piszę sobie jakiś konkretny samochód na przykład, jak chcemy. O, proszę, mamy jakieś, proszę bardzo. O, mamy jogurt, mamy Porsche'a. Można sobie ustawić. Wybiorę jakieś Porsche, pierwsze z drogu. Mamy taki samochód, taką tapetę. I co my możemy na tym ekranie zrobić? Tu jest powiększony tą tapetę, którą kliknąłem. I tu mamy na dole, po lewej stronie. Nazwę tej tapety, ona jest tak Porsche po prostu nazwana. Mamy by użytkownika, który tą tapetę udostępnił, bo ta strona też umożliwia wygrywanie tapet. To za chwilę wam pokażę. Tapet i dzwonków. Ona została udostępniona przez AGK, takiego użytkownika. Taki ma nick tutaj. Możemy w to sobie kliknąć. Na to AGK. O, i mamy wszystkie tapety, wszystkie treści, które użytkownik AGK udostępnił, nie? Na rzecz.
Mamy też tu jego liczbę pobrań, 48 tysięcy, milionów nawet, jak widzicie. Mamy liczbę plików, które udostępnił, 1,7 tysiąca. Okej. Możemy sobie sortować o content, czyli co tu możemy. Poukładać sobie pliki AKK tego użytkownika według wszystkich treści, all content, wallpaper, czyli same tapety nam się pojawią tego użytkownika i ringtones, czyli same dźwięki tego użytkownika. Po lewej stronie, a po prawej stronie nic nie ma. Ok, co my dalej mamy? Wyjdziemy, a i po prawej stronie możemy sobie to, jak znajdziemy sobie jakąś tapetę i chcemy ją sobie zapisać na komputerze, a potem sobie wgrać na telefon ręcznie, to możemy sobie po prawej stronie kliknąć strzałeczkę w dół. O, to możemy sobie zapisać na pulpicie, na przykład gdziekolwiek chcemy. Zapisuję sobie, zapis. O, zapisało mi na pulpicie tą tapetę, mogę sobie ją skopiować na telefon i odpalić. No i tutaj jeszcze pokazała się reklama tej aplikacji, bo ale twórcy polecają używanie aplikacji nie z strony internetowej. Oni tak reklamują aplikację bardziej, nie? Your wallpaper is downloading. Ta tapeta jest pobrana. Love your wallpaper and ringtones. Kochasz darmowe tapety i dzwonki? Zainstaluj, wypróbuj aplikację Zacz. Nie? No, ty po prostu promują aplikację, nie tą stronę. Ale możesz korzystać z tego, co ci się podoba, nie? Ups, przepraszam, zamknąłem tą stronę. Wejdę jeszcze raz. Zacz.net, przypadek włączyłem. Dobra, mamy. I pokażę Wam jeszcze, że na tej stronie możemy się zalogować. Tu mamy dwie do góry po prawej stronie, dwie strony, dwa przyciski. Sign up, to jest zarejestruj się. Jak sobie to klikniemy, to nam się otworzy ten hi, let's start with some basics. Czyli cześć, rozpocznij z czymś podstawowym, nie? I tu możemy wpisać sobie e-maila naszego. O, przepraszam, wyłączyłem. O, e-maila to wpisujemy i hasło, żeby się zarejestrować i trzeba I agree to set terms of service and privacy policy and I confirm that I am over 13 days years of age. Aha, kiedy trzeba zadeklarować twórcom, że się zgadzamy i z regulaminem, bo terms of service to jest nic innego jak regulamin tej usługi, nie? Zasady korzystania z usługi. I trzeba zadeklarować, że mamy też 13 lat ukończone, minimum. Aby móc korzystać ze strony, która umożliwia też wgrywanie. Trzeba mieć co najmniej 13 lat według regulaminu i trzeba go zaptaszkować. O, przepraszam. Że po prostu, że mamy 13 lat i że się zgadzamy, nie? I potem klikamy next i postępujemy zgodnie z instrukcjami. Nic nie trzeba potwierdzać, żadnych linków z maili, tylko po prostu automatycznie nam się zaloguje. Nic nie trzeba więcej robić. Dobra, wyłączymy sobie to rejestrowanie się. I możemy się również zalogować. Login. Jak sobie to klikniemy. O. I tu możemy się zalogować. Ja teraz zapauzuję film, bo ja się zaloguję. I Wam pokażę możliwości, które daje konto Rzecz na tej stronie internetowej. Nie? Zatrzymujemy film. Jestem zalogowany, wracam już. Musiałem się zalogować, musiałem, żeby zapamiętać moje tam. Dobra, to nie będę teraz zapamiętywał. Dobrze, no jestem zalogowany.
Więc wracamy do Pisuszany. Jesteśmy zaogrodzeni na nasz profil zać. I tu może mamy napisane swoje logi, awatar, swoją profilówkę. Musimy sobie tutaj ustawić. Ja mam taką jakąś twarz, taką czaszkę jakąś ustawioną. To jest sobie z tego wyjdziemy escape. A nie, tu jest krzyżyk. Jeszcze raz mi się wszystko nagrywa. Tak. Dobrze. I tutaj mamy. Jest tak, tutaj dalej możemy sobie wgrać pliki. Tutaj po prawej stronie mamy przycisk We love your work. My kochamy twoją pracę. Czyli możemy, jak to sobie klikniemy, upload more, wgraj więcej. Teraz ważna uwaga. Nie wolno wgrywać żadnych plików pochodzących na przykład od autora jakiegoś. Chyba, że mamy pozwolenie jego na opublikowanie w tym serwisie. Nie wolno publikować prac, dźwięków ani tapet w tej serwisie, które mają prawa autorskie jakieś. Na przykład jakieś tapety, no chyba, że uzyskaliśmy pozwolenie. To możemy sobie wgrać. Ja tam nie miałem szansy w tej sprawie. Jak ktoś coś wgrał, to już nie moja sprawa, ale ja tylko wam polecam, żeby nie próbować, nie wgrywać czegoś, co ma jakieś prawa autorskie, bo można się to skończyć banem. Nie. Teraz mamy jakieś zdjęcie, zrobiliśmy jakieś fajne zdjęcie z autem albo coś nasze, które my zrobiliśmy i sobie obrobimy jakoś, żeby to pasowało do tapety, no to jasne, to można sobie stworzyć, wgrać do rzeczy, bo to jest nasz plik. A jeżeli mamy jakiś plik dźwiękowy, który my sobie też tworzymy, ale nie z żadnej piosenki, nie z piosenki z radia, tylko jak my stworzymy sobie jakiś dźwięk, to też sami, to możemy też sobie wgrać. Ale że na przykład sobie nagramy piosenkę z radia, sobie ją potem obetniemy do dzwonka i potem udostępnimy, to tutaj w tym akurat serwisie może się to skończyć baną. Tak mi się wydaje. No chyba, że regulamin na to pozwala. No nie wiem, ale wątpię. Więc na wszelki wypadek lepiej nie wgrywać. Jak nie wiesz, czy to ma jakieś prawo autorskie, czy nie, to lepiej nie wgrywać. Tak nic. Ale powinien jakoś grać, nie, żeby było jasne. Tu mamy napisane drag and drop. Czyli na przykład możemy sobie przeciągnąć jakiś plik. Tu mamy. Ja tylko pokażę, o w ten sposób możemy przeciągnąć plik i po prostu opuścić. Ja go nie opuszczę, ale tylko pokazuję. Ops, gdzie to jest? Okay. No i możemy jeszcze kliknąć sobie aparat, ten ikonę aparatu. Wtedy sobie wybieramy plik graficzny z dysku, który chcemy wgrać. Ok, ja zanuruję. A jak klikniemy sobie na głośniczek, to wybieramy sobie plik dźwiękowy, nie, który chcemy wgrać z dysku. Więc droga jasności. Jeszcze możemy sobie wybrać, no to jest napisane orczysz, a file, no czy to wybierz, czy to nie upuść lub wybierz plik, no to o tym właśnie mówiłem przed chwilą. Ok, wyłączymy to uploadowanie. Tu mamy swoją nazwę napisaną, tu mamy liczbę pobrań, jak ktoś sobie pobrał nasz treść, nasze pliki. Tu mamy liczbę wgranych naszych plików. Możemy sobie pokazać jeszcze statystyki. Ja oczywiście żadnych statystyk nie mam, więc napiszę We don't have enough data to show anything useful rights. No, tutaj po prostu nie mamy wystarczającej ilości danych, żeby coś wyświetlić, nie? No przecież nic nie mamy. Nie mam tutaj wgranych nic. Bo ja nie planuję tutaj nic wygrywać. Dobra. Tylko pokazuję. Możemy sobie poukładać te grafiki, te dzwonki, według takiej listy.
Tak, przełączymy sobie na listę. Oczywiście pokazało mi, że nic nie mam. No apple show. Nie mam, nie ma nic, po prostu dlatego, żeby coś pokazać. No jak kliknijmy sobie na kafelki, to mam świetnie się w postaci kafelków takich. Jeszcze po prawej stronie mamy date. Date, taki napis date i taka strzałka. I to możemy sobie poukładać, posortować nasze pliki według date, daty, title według nazwy alfabetycznie i dane, czyli według liczby pobrań pliku. Od najwięcej pobranej do najmniej, albo na odwrót. Dobra. To mamy do góry jeszcze po prawej stronie trzy ikony. Taka strzałka do góry to jest właśnie to wygrywanie. Taka chmurka z takimi kropkami to są powiadomienia, jak na przykład też gramy i będą właśnie autorzy aplikacji coś uznają, że coś jest nie tak, albo użytkownicy też nam będą chcieli napisać, bo chyba też taka tu jest możliwość. Nie ma takiej możliwości chyba. No to tutaj komentowania. A to tutaj jest chyba tylko informacja od twórców albo jakichś użytkowników, może jakieś powiadomienia. No generalnie tu się będą pojawiały różnorakie powiadomienia. Jak będziemy coś mieć, to nad tą chmurką pojawi się taki czerwony, taka czerwona kropka. Albo fioletowa. Tak jak mamy na YouTubie powiadomienie, nie? Jest taka czerwona kropka nad dzwoneczkiem. I tu mamy jeszcze ten ludzik, to są ustawienia. Nie, to jest ten profil nasz. To nic się nie dzieje, bo to jest ta strona otwarta. Jakbym sobie wyszukał na przykład. Proszę, jeszcze raz. Możemy sobie to sortować. Oczywiście szedniki wyszukiwania według wszystkiego, dzwonków. Dźwięków i tak. Wybieram wszystko. Jak kliknę sobie na tego ludzika, po prawej stronie to wróci, otworzy mi się mój profil. A i tu jeszcze mamy na dole przycisk feedback. To jest, jak sobie to klikniemy, to jest informacja o tym. We welcome any feedback and questions about that beta. A, czyli ta usługa do wygrywania to jest chyba jeszcze dostępna w wersji beta. Więc to może działać nie do końca poprawnie. Potraktujcie tą wersję beta, tą stronę do wygrywania, te nasze profile, wyszukiwarkę nie, ale to logowanie tutaj i to wygrywanie, zwłaszcza wygrywanie, jako taki, jako wersję beta. Więc mogą tutaj działać coś niepoprawnie jeszcze, to może działać, nie? Wygląd tego wszystkiego też się może w przyszłości zmienić, więc... Ale funkcjonalność będzie taka sama prawdopodobnie. Tylko, że będzie po prostu... Może coś inaczej wyglądać, bo to wiadomo, beta jeszcze jest. Getting that, no, ty... Czyli jeśli jakiś feedback, na przykład jak coś nie działa, to można im wysłać wiadomość. Bo to jest jeszcze wersja beta. Nie jest jeszcze dokończona. To wyszukiwarka nie, ale jak się zalogujemy, to ten nasz profil jest w wersji beta. Dobra, jeszcze tu mamy opcję takiej zębatki. Mamy ustawienia naszego konta rzecz na tej stronie. Możemy zmienić swoją ksywkę, czyli pseudonim. Mam Bember, ustawione legalnie na YouTubie. Maila możemy zmienić. Potem mamy jeszcze, nie chcemy na przykład, mamy dwie skrzynki mailowe. Nie chcemy używać głównej, tylko dodatkowej, to możemy ją sobie zmienić. Chociaż to już podczas rejestracji się decyduje, ale jak nagle chcemy zmienić skrzynkę, to można to zrobić. Tu są przyciski Change i Change, to jest do zmiany nazwy i od zmiany maila. Jest to od zmiany hasła. Można też Change kliknąć, można zmienić hasło. Można skasować konto, jak będziemy, nie będziemy już chcieli używać konta rzecz.
to możemy sobie skasować. To wtedy nie będę wracać tylko do wyszukiwarki. No i mamy jeszcze opcję logout, czyli po prostu wyloguj się. I na dole jeszcze jest wersja tej strony 268. Tutaj jest wersja. Tak, 268. Wyloguję się, bo to już wszystko z tej strony. Logout klikamy, wylogujemy się stąd. O, wylogowało mnie. Możecie się jeszcze od razu z paska adresu dostać do tej strony profilowej, tu jest do góry napisane ZBeta. To jest takie mylące. Mi się wydaje, że nie wiem, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to jest nazwa tej usługi do wygrywania ZBeta, czy to jest wersja beta. Bo tu jest takie zdanie: ZBeta is a new platform for uploading content. Czyli to tak brzmi, jakby to miało być beta, to tak brzmi, jakby to miała być tylko nazwa, a nie wersja beta. Bo to w wolnym tłumaczeniu to brzmi, że beta to nowa platforma do wgrywania treści. Więc no, już musicie, jak ktoś wie, no, co to jest, czy to jest wersja beta, czy beta jako nazwa, to może napisać w komentarzu, ja naprawdę. To po prostu mi pomoże. Będę wiedział po prostu, nie? Możecie się dostać od razu jeszcze do tej stronki. Do tej stronki wyłączeniem paska adresu. Wpisujemy po prostu tylko beta. Kropka. Z.net. O, i od razu weszliśmy na tę stronę, nie trzeba klikać tam do góry login, tylko po prostu wchodzimy. I tu mamy login i sign up. No to od razu weszliśmy na tą platformę, nie? To tak w ramach dodatkowej informacji tą przekazałem. Tu na dole mamy jeszcze informację want to join Z Premium. No to już mu, jak omawiałem aplikację, to na telefon, to wspominałem, co to jest to premium. Ja na ten temat się nie wypowiadam, bo nie chcę wprowadzić nikogo w błąd. To tam trzeba kupować jakieś punkty za dolary w obcej walucie. To jest dosyć droga usługa, więc. No więc jest taka, może fajna, ale to moim zdaniem to takie jest troszkę na wyrost. Bo dużo rzeczy jest w wersji darmowej, więc. Z Premium to jest takie też dla takich ludzi naprawdę już chcących sobie tam wygląd ulepszyć telefonu, ale moim zdaniem wersja darmowa zupełności wystarczy każdemu. Dobrze, kończymy. Podsumowując na ogólnie to wszystko, te trzy czynniki, czyli ta pierwsza część na temat aplikacji, druga część na temat aplikacji i ta wersja webowa, to byłoby wszystko z tej serii, więc na temat rzecz. No myślę, że fajna to jest aplikacja. Kiedyś trafiłem na nią przez przypadek, bo szukałem jakiejś ikony, nie ikony, tylko tapety. I się zapytałem na forum, gdzie można szukać takich tapet i mi ktoś polecił aplikację rzecz. Więc, a tu dawno już było. To wiem, 3 lata temu może. No, także, a teraz tylko chciałem wam o tym powiedzieć, o tej aplikacji rzecz, bo może obydwu z moich znajomych, z tego wiem, to wyszukują tapety w Google, Google Grafika. A niekoniecznie te tapety albo są dopasowane do telefonu, albo są na odpowiednim rozmiarze i są takie potem ściśnięte. Oraz, przepraszam, obiad jadłem. Śniadanie. Oraz, przepraszam, najmocniej. Za dużo jadłem dzisiaj chyba. Najmocniej przepraszam za to. Naprawdę brzydko, tak, przepraszam. Raz, jeszcze raz. Proszę nie hejtować za takie coś. Naprawdę to nie chciałem tak. Więc dobrze, kontynuujmy. Ja po prostu znając znajomych, jak znam moich znajomych z rodziny, to po prostu większość poszukuje
Tapety w Google. Wszystkie tapety są małe, dopasowane do rozmiaru ekranu, rozdzielczości, i potem one są do takich ściśnięte. A w zadziu są już obrazki przystosowane do telefonów. Jeżeli chodzi o tablety, to niekoniecznie. Tu chodzi o telefony. Więc ta aplikacja jest dedykowana. Właśnie tam są tablety już przystosowane do telefonów i dzwonki, nie? Także dziękuję. Również przedłużam. Przepraszam, że to takie coś mi się tutaj odbiło. Przepraszam, nie chciałem tak. Wiem, że to brzydkie, ale proszę na to nie hajtować. Więc za dużo widocznie jadłem. Przepraszam. Dobrze. Kończymy. Jeżeli jakieś pytania będą, to proszę pytać śmiało. Nie stosować się, proszę śmiało pytać odnośnie zadra. Odnośnie zadra, fajnie, byłoby fajnie, jakbyście coś polajkowali. Ja będę starał się monitorować, czy są jakieś komentarze. Nie odpowiadasz na nie, nie? I jeszcze raz, już po raz trzeci, przepraszam za to. Takie coś mi się tutaj zostało, więc przepraszam. Za ten odgłos. Ja wiem, że to brzydkie. Dobrze, już nie przedłużam. Cześć. Do zobaczenia.